Dzień dobry, z tej strony PixelZeus, let's play Spyro 3 Year of the Dragon. Na początek mała synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Uff. Dobra, to było szybkie przywitanie. Gdzie możemy iść? A pójdźmy sobie do tego poziomu. Czemu? Bo tak. Icy Peak. Ja się napiję przy okazji. Soczku malinowego, polecam. Chociaż i tak bardziej wolę herbatę z mlekiem. Patrzcie, co powróciło. Nasze kochane działka ze Spyro 2. Wow. I was supposed to meet Doug to go ice fishing today, but Rhinox have blocked the path with ice, so I can't get through. I've been trying to clear the way with this cannon, but it doesn't even shoot straight. I haven't been able to hit a dang thing all morning. Ty oszuści, ja przecież przed chwilą widziałem, jak żeś pierdzielnął w to coś, co tam było. Przepraszam bardzo. No już bardziej prosto się nie da. Jak na moje. Bardziej już się prosto nie da strzelać tym kanionem. Chłopie, gdybyś widział, jaki kanion był. Kanion. Jaki był. Nie wyrzutnia, tylko. Żebyś widział, jaka była armata w Spyro 2, to wtedy byś wiedział, co znaczy nieprosto. W sumie pewnie jak. Rano idziesz do toalety, to wiesz, co to znaczy nieprosto. Albo jak widzisz swoją dziewczynę, to pewnie też wiesz, co znaczy nieprosto. O Boże, pocisk idealny dla przedszkolaków. Jestem taki kreatywny. A dobra, jest TNT, jest zarąbiście, jest zabawa, jest dynamit, jest zabawa. No. Więc jest fajnie. Jeden, nudziarzem się stanie. Ogólnie te TNT można jeszcze. Ała. Do czegoś wykorzystać. Poza samobójstwem, rzecz jasna. Co. Ała. Tylko już nie pamiętam do czego. Taką mam, taką słabą pamięć mam. Heheszki. I myk! Ha. To jest tylko i możliwe w taki sposób, jaki wam przedstawiłem to przez chwilę, ponieważ na lodzie w Spyro 3 nie da się skakać. Tak, wiem, że wielkie przerwy przy tym robiłem, ale no cóż. I TNT nie pomaga tutaj w żaden sposób. Dynamit nie może tak. Ała. Zaraz. Czy to jest kaczor Daffy? Nie no, jak bum, cyk, cyk, kaczor Daffy. No po prostu jak bum, cyk, cyk, kaczor Daffy. No ja nie mogę. Jakby ktoś nie wiedział, to kaczor Daffy to jest taki... Taki Warner Brosowy kaczor Donald. No. Aha. Fryer. Okej. Okay. Easy. Go easy with me. Okej. Teraz zrobię takie Machu Picchu. Tak, wiem, że Machu Picchu to nie jest w ogóle. Co nie ma nic wspólnego z tym, co powiedziałem. Okej. To mu oczywiście pluśniemy od razu. Tak, wiem, że brzydko powiedziałem, ale co tam. Tu uwalniemy, temu uwalniemy. O. Błagam, powiedzcie, że mogę jemu tak przyrąbać. Kurtkę. Dobra. Załatwmy kaczora Daffy'ego. Lub kaczora Dodgersa, jak wolicie. Kurde, kaczor Dodgersa. A mi się przypomniało, kurde. To była bajka. Oglądało się, kurde.
Chyba bym musiał sobie poszukać na jakichś kreskówkach.pl czy coś w tym stylu Kaczora Dodgersa. Ja nie wiem, jak ja dawno tej bawiki nie oglądałem. Bo tak sobie poradzimy. A Angol potrafi. Jak się mam tam dostać? Tak jest z tym idiotą, przecież tam było przejście. O tu. No, czy coś, nie wiem, czy coś, ale na pewno coś. Nie, nagle mi taka jakaś dziwna cisza złapała, że o, muszę być tutaj cicho, chociaż tu, na tej grze zbytnio się nie skupiam, przyznam, nie skupiam się zbytnio, co tutaj robię, ale no to nie skupianie się, żeby się, wiecie, skupić na mówieniu, to wynika z tego, że no ja ledwie co mówię czasami, co jest bardzo złe, aczkolwiek no jakoś to znoszę. Już sonowa... Czy znowu jestem? Nie. No nie jestem w stanie Dead or Alive. Jeżeli tak, to jestem... szczęśliwy chyba. Nie, nie jestem w stanie Dead or Alive. W ogóle to chyba Dead or Alive można za każdym razem... zrobić glitch, tylko że... no, trzeba mieć niezły refleks, na przykład przy tym TNT. Więc no. Dead or Alive to jest jeszcze chyba jakaś seria gier, chyba bijatyk, sobie pamiętam. Nie wiem, nigdy nie grałem. Ratowaliśmy Maynarda. Maynarda, haha. Czy gdzieś stąd jeszcze mogę tutaj dolecieć, żeby mi się to jakoś opłacało? Chyba nie. Ale jeszcze Kaczora Duffy'ego tudzież Dodgersa, chociaż bardziej mi on Dodgersa przypomina, bo Kaczor Dodgers miał takie coś. To znaczy takie coś, taki no łeb zielony. Tak? Wiem, że Kaczor Dodgers i Kaczor Duffy to jest jedna i ta sama osoba, tak by the way. Więc żebyście mnie uważali za jakiegoś niedorozwoja, ale... no ale no, bądź co bądź, te postacie designem się różnią. Ale teraz po prostu jakiś spoiler, że Kaczor Dodgers i Duffy to jest jedna i ta sama osoba, prawie jak to, że Clark jakiś tam i Superman to jest jedna i ta sama osoba. Nigdy zbytnio się nie interesowałem superbohaterami, wolałem może inaczej. Niezbyt się tymi Marvelskimi, chociaż nie, przecież Superman to też jest DC. Ups. Niezbyt się ogólnie interesuję bohaterami. Tam paroma się interesowałem, typu, nie wiem, Spider-Man na przykład. Kto tam jeszcze? Iron Man. Takich jeszcze bardziej wymienić, tych bardziej znanych. Batman. Kreskówki oglądałem z Batmanem. Nie wiem, no jakoś tak niezbyt za dużo tych kreskówek z bohaterami jakimiś super oglądałem, ale no jakąś parę ich tam obejrzałem. Najmilej chyba Spidermana i Batmana wspominam. Z jaką tych moich najulubieńszych z bohaterów. W szczególności DC. Bo z Marvela? No, Iron Man jest z Marvela. No to Iron Man ewentualnie. Ktoś jeszcze Spider-Man jest z Marvela. To z DC to ja tylko lubię chyba Batmana. Ale i tak jakoś bardziej lubię DC. Nie wiem. Step right up, Spyro. Behind this door is the single greatest show on earth. That's right. Ice dancing. Season tickets are available, but you'll have to act fast. Dobra. I always knew you were a cultured sort of dragon. Well, step right in. The show's about to start. Jej, będziemy oglądać tańce. Płomańce. Ale nie takie tańce, jakie sobie wyobrażacie.
Ja już wiem, jak wy macie swoje tańce. To wnerwiająca mnie muzyka. Jak widzicie, teraz się nie ruszam, a wystarczy, że nacisnę jakikolwiek przycisk kierunku. Aha, to ja tu mogę się zatrzymać. Okej, okay, po prostu nie mogę skoczyć. Fuck logic. Tonight is my big ice dance performance, and these hacky players are ruining it. Every time I start my routine, they come in and smack me with their sticks. Oh, I sure wish I had a partner. Someone courageous and strong and handsome and purple who breathes fire. Oh. Wyczerpam to jako propozycja, a poza tym... With their sticks. Will you please help me perform my ice dance? These mean Rhinet khaki players keep hogging the ice and all I want to do is dance. Spoko. No to musimy być macho i zrobić porządek. Thanks, let's go. Innymi słowy, musimy pomóc baletnicy w odstraszeniu rajnoków, bo rajnoki to są złe beboki, głupie siaki i w ogóle. I chcą tutaj naszej koleżance zrobić kuku, czyli Zjaziu, żeby nie mogła swojego występu zrobić. O, piękne trchabia. Chyba ta koleżanka się na mnie obrazi. Dobra, jeszcze raz. One more time. Można zapamiętać sobie, w jakiej kolejności ci hokeiści wychodzą. Ale jako już ja jestem zapominacz, to nie wiem, nie widzę. Trchabia. To jest coś... To jest po francusku jakiś... jakaś ta... figura baletowa, ale... jako już nigdy się nie interesowałem baletem, a tylko słyszałem o tym czymś, to... po prostu tak mówię. Nie! God damn it! Kupo! Kobiet się nie bije. No ja nie mogę. Ja rozumiem, że to twoje boisko do hokeja, ale... Luz! No Jezu! Zatańczy sobie i sobie pójdzie. God damn it. Co ona ci takiego zrobiła? Co ona zabiła ci? Matkę? Czy coś? Myk. Easy. Sam robię jakieś tutaj... balety i te sprawy. Okej, okay. Wszystko? Nie! You shall not pass. Okay, błagam, dziewczyny, skończ to. Dziewczyny, skończ to, proszę. Nice. Róże! Spalę ci je. Spalę jej to lodowisko! Once and for all! That was my best performance ever! I guess one of the judges didn't like it though. He threw this egg at me instead of a rose. Why don't you have it? Dzięki. Znaczy, tu pomagałem, a ty mi jaja dajesz jakieś. Ale uratowaliśmy Cernego. To jest, założycie, że to jest nawiązanie do Marka Celnego, który pomagał w Insomniac i w Naughty Dog. Bądź co bądź. Nie, ogólnie to słabna osoba. Tak w tych studiach. No, kurde! Nie! No, wreszcie trafiłem. Absolut. Dobra, jeszcze tamten ptak. Bdzią. Teraz tu. No nie, ale hamowa. Aha, muszę cały czas tam lecieć. Spoko. 10 na 10. Zapomniałem aktywować tej windy, okej. Okay. Ale na szczęście ten poziom nie jest aż taki... nie wiem... długi, jeżeli chodzi o drogę. Tak swoją... własną.
Znaczy, jak już wszystko wyczyściliśmy. O. Boże, boże, Pixel, ty się mylisz we wszystkim. I put up ice blocks this morning so Bab wouldn't beat me to the ice fishing hole. If you want to try out the hole, you can borrow this fishing lure I've been using. O star! Jakżeś ty przyczepił na hak? Ale uratowaliśmy Cheta. Dobra, nie mazgaj się. Oh, by the way, feel free to use our gondola whenever you want. Jej, gondolę mogę używać. Co z tego, że jestem prawdopodobnie ostatni raz w tym poziomie? Dobra. O, teraz to pięknie się udało. Po prostu... No gdybym nie był sobą, to bym dał 2 na 10. Ale wiecie, takie porządne 2 na 10. Tak z grubej rury bym powiedział. Aha, to stąd trzeba ogólnie zrąbać ten lód, bo nikt z Insomniac nie pomyślał, że ktoś może być taki sprytny i jakoś tam rozłupać ten lód ze startu. No. Nie należy do tych. Ach, jaki auto pocisk. Ja się ogólnie zastanawiam, czy gry na PS3, jeżeli chodzi o gry z PS1, są w widescreenie, bo jakoś... Mi się wydaje, że nie, ale jak tak patrzę między grą na PS1 a tą, to tak mi się wydaje, że tutaj jest trochę taka większa. Większy widescreen. Że jest tu widescreen, chociaż... No w sumie grałem kiedyś Spyro 1 na widescreen i to by w ogóle było... Nawet nie śmiał konkurować z trójką. Pfu! Bez widescreen. Tak, były glitche i... Ale było fajnie. Z tego, że lagowało mi jak cholera, ale to jest... Ach, to się mnie spędzi. I na 100% musicie to wiedzieć. Uwierzcie, bez tej informacji byście nie przeżyli. No i dobra. Kolejny highway, nasz highway. Tym razem znowu są te nasze szosze. Ci nasi koleżkowie uciekający. Tym razem obydwoje są. Obydwoje są. Napędzani. O, to jest dobre. Więc musimy się z obydwoma ścigać tak samo praktycznie, tylko że zmieniają swoje trasy. Uff. Jestem ciekaw, czy jakbym go tak, że tak, no brzydko powiem, od tyłu go zaszedł, to czy on by leciał w tą samą stronę bez przyspieszenia, a znaczy w przeciwną stronę bez przyspieszenia, czy co? Co się z nim stało? Uratowaliśmy Betty! O, spadła. Okay. GG. Jak widzieliście, załatwiliśmy żółtego. Żółtego chyba jeszcze nie było, był chyba zielony z tego co pamiętam. Albo żółty to był wtedy. Wiem, że czerwony był już, ale żółtego nie pamiętam. No cóż. Jeśli się mylę, to przepraszam. No, kurde, Spyro, złap go. Do it! No. How do this? No spokojnie, jak na wojnie, wszystko będzie dobrze. Uda nam się, wszystko nam się uda. Oszukać przeznaczenie. Oszukać przeznaczenie po prostu. No normalnie kolejna nowa część. Nigdy nie oglądałem, ale okej. Znaczy nie, że okej, że film, bo nie widziałem go, ale... Ale no... Okej, rozwaliłem tam jakąś szybę. Mam nadzieję, że nie będą nam źli. Dobra, pyk. Czego więc tego nie? Hello. Może tak go dogonię. Chyba go tak nie dogonię. Gdzie on jest? Tam gdzieś pobiegł, dobra.
Ale bym dobrze mogę tak zrobić. Aha, tylko tak muszę wstać, okej. Le. Gdzie on jest? Tu jest. Jaki cheating w ogóle? Że on nie reaguje kompletnie na to, gdy lecimy. Ale beka. Beka z tego po prostu. On chyba jest tak zaprogramowany, żeby od razu lecieć. On ma pewnie jakieś checkpointy. I założę się, że pewnie gdy go przekraczysz, to gdy ja go zgubię, to on po prostu wraca na ten checkpoint następny swój. To jest nawet sprytne, bym powiedział. Ale no ja nie mogę, jak długo tego gościa muszę gonić. Już wystarczy. Trust me. Już się zdyszałem, okej? Okay? Już mi już dać spokój. Just do it! Make my dreams not be only dreams. Wow. No nareszcie. Uff. Gotowaliśmy Scouta albo Scotta. Albo Michaela Jacksona. To też jest jakiś wybór, nie? Dobra, aha, by... Po prostu by... Jak mówiłem o tym, czy by... Albo nie biegł z szybkością, czy... Biegłby z szybkością, to odpowiedź brzmi... Nie biegłby z szybkością. Dobra, kolejne klejnoty dla mnie i tylko dla mnie. Dobra, i czegoś nie zabrałem oczywiście, bo musiałem czegoś nie zabrać. Nie, dobra, nie chcę mi się tego szukać, po prostu włączę tę grze. Czyli mam wszystkie jaja, ale nie mam wszystkich klejnotów. Zaraz Capybar tutaj z Danny Face'em pojedzie. No przecież to Capybar. Okej, więc teraz operacja szukanie... nie, jakoś to fajnie trzeba nazwać. Operacja szukanie Drozda. O! To jest dobry. Chyba tak nazwę nawet odcinek. Operacja szukanie Drozda. Nie no, dobre, dobre. Operacja szukanie Drozda. Teraz będę z tego lał. Przez cały czas. Dobra, przejdźmy się po tym poziomie, zobaczmy co tu jest. Żeby niczego nie przeoczyć, bo na 100% gdzieś tu muszą być klejnoty. Czy właściwie, czy tu są? Nie ma. Nie ma. Gdzieś to jest podejrzany. Tu jest ja, tu jest tylko Daphne. Ojej, przepraszam. Aha, i znowu oczywiście spędzę całe moje marne życie na tym, żeby znaleźć te... Ile klejnotów? 22! Are you fucking kidding me? Nie wiem, na serio nie wiem gdzie one mogą być. Ale no, Hilena. Ale na serio, gdzie one mogą być? Przypał! Okej, GG, no sweat. Nie no, tutaj byłem. Tu była ta baletnica. Od siebie boleści. Czy ja tu mogę wejść bez użycia tych kanionów całych? Nie, z double jumpem bym... Blazu. No tu nie ma double jumpa. Już ja nie mogę, gdzie to może być? Nie, może tak, o! Nope. Nie wiem, czy jakąś sekretą... sekretne miejsce gdzieś pomyliłem, czy coś?
Nie, może tam. Tam mi to najbardziej pasuje. Dobra. Nie, tym razem nie. Tu gdzieś może. No. Nope. Tam byłem już, że właściwie jeszcze raz się przejdę. Żeby mieć taką 100% pewność, że nic nie pominąłem. Co? To w tym poziomie byle co zrobię, to już takie przyspieszenie dostaję, tak z pupy kompletnie? Dobra, coś tu jest. Okej, tu... Nic nie ma. Jestem pewien, że tak wysoko mnie nie wystrzeliwuje bez powodu. Zresztą... Aha, dobra. Dobra, dobra. God damn it! Dobra, już wszystko rozumiem. Everything explained i w ogóle takie sprawy. I bałem się, że spadnę. Dobra, więc chyba to nas. No, prosto na to wywala. Pyk. Czy da mi odpowiednią ilość tego? Tak. Dobra, complete. Nice. Jak to fajnie jest przeczytać, kiedy się zrobiło coś w pół godziny. Prawie. No ale wiecie, co to znaczy? Może prawie pół godziny? Chyba wiecie. Chyba zbyt dobrze to wiecie, chyba zbyt to jest złe. Ale no niestety, tak już bywa. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa i oczywiście zobaczymy się w następnym tygodniu. Cześć!